Witajcie. Dzisiaj odcinek poświęcony wyłącznie gadżetom samochodowym. Wszystkie linki do produktów znajdziecie w opisie. Zaczynajmy. Haczyki na dwustronnej taśmie, które można przymocować do deski rozdzielczej i użyć do trzymania lekkich toreb lub na przykład kabla smartfona, gdy nie jest ładowany. Dostępna jest również droższa wersja ze sprężynowym uchwytem do bagażnika. Lampka LED, zasilana napięciem z akumulatora, dzięki czemu można ją podłączyć bezpośrednio do akumulatora w celu dodatkowego oświetlenia na biwakach lub innych wycieczkach. Niedroga poduszka, zapewniająca dodatkowe podparcie karku podczas jazdy. Wewnątrz znajduje się pianka, a całość mocowana jest do zagłówka siedziska za pomocą zatrzasku. Zewnętrzna warstwa jest wykonana ze skóry ekologicznej i wygląda całkiem nieźle jak na swoją cenę. Silikonowe osłony do pasów bezpieczeństwa. Takie udoskonalenie chroni karoserię samochodu oraz szyby przed uszkodzeniem. Zestaw 100 aplikatorów z plastikowym korpusem i bardzo miłą, niestrzępiącą się końcówką. Te mikroszczotki mogą być przydatne do dokładnego i minimalnego nakładania farby naprawczej na uszkodzonym lakierze karoserii. Ta siatka jest wykonana z elastycznego materiału i jest przymocowana w 4 punktach na górze za zagłówkami i na dole za ramą siedzeń. W środku można umieścić dowolne rzeczy potrzebne w podróży lub wykorzystać je jako barierę ochronną przed pasażerami z tyłu. Ten pojemnik z plastiku posiada na dnie magnes, a jego pokrywa zamyka się zatrzaskiem. Kluczyki od auta umieszczają się w wewnętrznej przegródce, po czym pudełko magnetycznie mocuje się do karoserii auta w niepozornym miejscu. Pomoże to uchronić kluczyki przed zgubieniem podczas polowania lub łowienia ryb. Końcówka z nyplem na wąż, przeznaczona do pompowania kół samochodowych, motocyklowych czy też rowerowych. Końcówkę w łatwy sposób montuje się do węża od sprężarki lub pistoletu do pompowania. Komplet 4 metalowych nakładek na wentyle, posiadających tajną kłódkę. Po przykręceniu ich na zaworze blokujemy go kluczem imbusowym, przy czym nie będzie już można odkręcić tych nakrętek ręcznie. Miniaturowy oświetlacz LED, zasilany z dowolnego portu USB lub ładowarki z zapalniczki. Czy przyda się Wam takie kolorowe oświetlenie w Waszym samochodzie? Zdecydujcie sami i dajcie znać w komentarzu. Taki pokrowiec nie przepuszcza fal radiowych, a umieszczenie w niej kluczyka samochodowego uniemożliwi przechwycenie sygnału, nawet jeżeli złodziej będzie próbował to zrobić, zbliżając się do właściciela czy drzwi wejściowych. Teraz mały gadżet do samochodu. Podłącza się między smartfonem a wejściem AUX do radia i usuwa szumy, które mogą czasami występować. W tym gadżecie można zacisnąć wiele różnych kluczy do bram lub szlabanów. Ich długość może wynosić od 4 do 7 cm. Mocuje się go do osłony przeciwsłonecznej we wnętrzu, dzięki czemu klucze będą zawsze pod ręką i nie będą się walać po wnętrzu samochodu. Woskowany ołówek do opon samochodowych, który przyda się do ich oznakowania na czas przechowywania lub transportu. Łatwo pozostawia swój ślad nawet na zakurzonych kołach, po czym nie zmywa się wodą i nie brudzi pobliskich rzeczy. W dłoni ten śrubokręt nie wygląda zbyt solidnie, jednak pomimo tego, że jego całkowita długość to tylko 4 cm, dobrze radzi sobie ze swoim głównym zadaniem. I przyda się w przypadkach, gdy nic innego nie może dosięgnąć do pożądanej śruby. Szczelinomierz w kształcie monety. Za jego pomocą w prosty i wygodny sposób zmierzymy odległości pomiędzy poszczególnymi elementami. To obowiązkowe narzędzie w każdym profesjonalnym warsztacie samochodowym, bez którego nie obejdzie się żaden zawodowy mechanik. Plastikowy lejek z sitkiem może być stosowany do płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy czy oleju silnikowego. Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Najtańsza kamera cofania. To innowacyjne rozwiązanie dla każdego kierowcy, zarówno początkującego jak i zawodowego. W znaczący sposób ułatwi parkowanie. Produkt posiada szerokątny obiektyw w zakresie 170 stopni oraz regulację w pionie, która zwiększa zasięg oraz pole widzenia. Tabliczka parkingowa to niezwykle elegancki i funkcjonalny gadżet, który pozwoli Ci ustawić swój numer telefonu w widocznym miejscu i umożliwi szybki kontakt w razie nagłej konieczności. Miniaturowa, przenośna kula dyskotekowa LED ze standardowym wtykiem USB w zestawie z ładowarką samochodową. Niewielki rozmiar pozwala ją wrzucić do kieszeni lub torebki i zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.
Zestaw 20 zaślepek ochronnych na śruby. Spełniają funkcję ozdobną oraz ochronną. W celu montażu wystarczy tylko nałożyć nakładki na śruby. W przypadku odkręcania kół wystarczy skorzystać z dołączonego do zestawu klucza. Szybkozłączka jest złączem elektrycznym przeznaczonym do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów w izolacji. Wystarczy włożyć zaizolowane przewody i ścisnąć zatrzask zwykłymi kombinerkami. Adapter do przedłużania pasa bezpieczeństwa jest przeznaczony do połączenia z istniejącym pasem bezpieczeństwa. Może nie tylko zwiększyć rozmiar, ale także poprawić komfort. Nakolenniki do samochodu. Instaluje się je na taśmie dwustronnej. Pomogą zrelaksować się prawej nodze podczas długiej podróży i poczuć się bardziej komfortowo, przy okazji chroniąc ją przed uderzeniami i dotknięciami twardego wnętrza. Zestaw dwóch zacisków sprężynowych, montowane w standardowych miejscach na tablicę rejestracyjną. Bardzo innowacyjny gadżet. Może ktoś z Was taki już posiada? Adapter, który służy do połączenia na przykład telefonu z kinem domowym lub radiem samochodowym. Fajny i tańszy zamiennik różnych innych adapterów do radia. Długopis testowy. Może dobrze służyć i pomóc w łatwym wykonaniu testu zwarcia w obwodzie samochodowym, dyskryminacji polaryzacji obwodu i wydajności systemu ładowania. To bardzo praktyczne narzędzie do testowania, które zapewni Ci zdecydowanie większą wygodę. Mam dla Was separator do mycia samochodu, który niweluje ryzyko zarysowań lakieru spowodowanych dostaniem się brudu w głąb rękawicy do mycia. Elastyczna, sprężysta gumowa uszczelka. Jest montowana na dolnych i bocznych krawędziach drzwi za pomocą rąk i całkowicie mocuje się za pomocą młotka. Wygląda może nieco dziwnie, ale naprawdę chroni krawędzie i spód drzwi przed przypadkowym uszkodzeniem. Piankowy pierścień akustyczny. Z jednej strony pokryty klejem, dzięki czemu przylega bezpośrednio do głośnika. Materiał z łatwością przybiera dowolne kształty, dzięki czemu drzwi są do niego bardzo mocno dociśnięte. Pozwala to na dodanie do dźwięku większej głośności i basu. Najbardziej kompaktowy adapter z obsługą szybkiego ładowania z napięciem do 12 V na obu portach. Przydatny będzie w każdym samochodzie. To urządzenie jest kontrolerem transpondera, które pozwala na sprawdzenie poprawności działania wbudowanego immobilizera przy próbie uruchomienia auta. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy odcinek przypadł Wam do gustu. Może zaskoczyłem Was jakimś nowym gadżetem. Piszcie koniecznie. Widzimy się niedługo. Cześć!